Witajcie kochani, tu Sielska, witam z powrotem na moim kanale. Dzisiaj ponarzekam Wam trochę na kosmetyki do pielęgnacji, które mi się po prostu nie sprawdziły. Zapraszam. I mam wrażenie, że makijaż dzisiaj jakoś podświadomie dopasowałam do tematu dzisiejszego filmiku. Jakoś mnie tak poniosło, nie jestem pewna, czy to się sprawdziło, mam nową paletkę. No nie wiem, co myślicie? No dobra, zaczynamy. I ja tak przysuwam do siebie kubełek z tymi moimi nieudanymi kosmetykami i zaczniemy może od żelu pod prysznic. Niby nic, a jednak. Chodzi mi tutaj konkretnie o Liren Dermoprogram Shower Oil i to jest żel z olejkiem pod prysznic. Tak, i to, że mi się to nie sprawdziło, czy nie sprawdziło, słuchajcie, to jest żel pod prysznic, czy on myje? Tak, on myje. Natomiast troszeczkę myślałam, że kupuję coś innego. Tak jak powiedziałam, troszkę w tym wszystkim mojej winy. Jak widzicie, tutaj jest, nie wiem czy widzicie, tu jest napisane shower oil i ja sobie podeszłam do półeczki z kosmetykami do kąpieli, zobaczyłam, o, shower oil, są olejki, żel, olejek pod prysznic, chcę. Dopiero w domu zauważyłam, że tutaj jest napisane, że jest to żel z olejkiem pod prysznic, a to już zmienia postać rzeczy i to jest po prostu, kochani, żel. Najzwyklejszy żel pod prysznic, no, dosyć nieciekawym zapachu, jak mam być szczera. I tu są te olejki, bo to jest podobno olejek z drzewa arganowego. Dzięki wysokiej zawartości witaminy E oraz kwasów omega 6 i 9 intensywnie odżywia skórę. Ponadto uzupełnia ubytki w warstwie lipidowej, chroniąc ją przed wysuszeniem. Olejek marula z kolei wygładza i zmiękcza skórę, poprawiając jej kondycję. Cały żel skutecznie oczyszcza i pozostawia na skórze delikatną, nietłustą warstwę ochronną. Słuchajcie, ta warstwa ochronna jest tak delikatna, że ja jej w ogóle nie czuję. Ten żel nie wysusza za bardzo skóry. To nie jest tak, że wychodzę spod prysznica i czuję ściągnięcie, ale jednak muszę nałożyć balsam nawilżający, bez tego ani rusz. Tak więc, no niby fajnie, że nie zostaje tłusty film, ale z drugiej strony tak tego nawilżenia warstwy ochronnej odżywienia przepraszam, ja tutaj kompletnie nie czuję, kompletnie tego nie widzę. Pewnie dlatego, że nie jest to olejek pod prysznic, ale jest to żel z olejkami. Tak naprawdę, słuchajcie, ten zapach, no on jest olejkowy. Rzeczywiście wąchacie sobie i tak, olejki, chociaż tak naprawdę nie wiem, kto z Was, bo ja na przykład nie wiem, jak pachnie olej marula i nie wiem, jak pachnie olej arganowy, więc tak naprawdę, no widocznie tak pachną. I gdyby to był olejek pod prysznic, to bym sobie pomyślała, olejkowo. Natomiast tutaj jest żel z olejkami. To jest bardzo mylące. W ogóle to powinni usunąć z tego opakowania. Nie wszyscy czytają wszystko od A do B, ok? Ok, na przykład ja. Ja bym tego w życiu nie kupiła, bo jest tak, jak myślałam po prostu, jak już przyszłam do domu, no jest żel z olejkiem. Tego olejku w ogóle nie czuć, ani już przy samym nakładaniu kosmetyku na dłoń. On wcale nie jest odrobinkę tłustszy, to po prostu jest żelowa formuła. Taki zwykły żel do mycia. Ja go zużyję. Ja go zużyję, no bo myć myję, prawda? No widzicie, że już zużyłam dosyć znaczną ilość i ja tego nie wyrzucę, bo szkoda. Natomiast, no jestem taka... Następny olejek, tym razem do włosów. I to jest olejek do dziennego stosowania, Daily Oil od Gliskur z olejem arganowym znowu i witaminą E. To jest olejek, który z tego, co mi się udało doczytać, ma w sobie dwa oleje. Olej arganowy oraz olej z nasion słonecznika. I można go stosować na dwa sposoby. Można go nałożyć na włosy mokre, tak jak to zwykle robię ja, czyli już jako ostatni etap pielęgnacji włosów. Rozetrzeć sobie go odrobinkę w dłoniach, on wtedy robi się odrobinkę rzadszy, nałożyć go na włosy i zostawić. Oraz można nakładać go także na włosy suche, na same końcówki. Czy tak, on u mnie po prostu nie działa. Jest bardzo obciążający, to po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że on w ogóle nie wsiąka w moje włosy, tylko na nich leży. Tak, on sprawia, że te włosy rzeczywiście wydają się takie gładsze, jak je dotkniecie, one są miękkie, ale jednocześnie też jak ich dotykacie, to czujecie, że on tam jest. Tak naprawdę on nic nie robi dla tych moich włosów, oprócz tego, że na nich leży i tam jest. Dodatkowo doczytałam, że zawiera on alkohol i silikony, więc
To też mi się nie podoba. I miałam nadzieję, że on będzie podobny do tego mojego olejku od Dessange, który mi się skończył, którego miałam całą wieczność, ponieważ był bardzo wydajny. No i on rzeczywiście tak fajnie wsiąkał we włosy, odżywiał i one były takie odbudowane. Natomiast tutaj to po prostu leży na włosach i robi dobre wrażenie. A tak poza tym to mam wrażenie, że nie robi nic. Zaskoczenie będzie teraz dla niektórych, ponieważ mam coś z The Ordinary, co mi się kompletnie nie sprawdziło. Nie sprawdziło mi się, bo może jest po prostu za słabe dla mnie, ale od początku. Jest to Granactive Retinoid 2% in Squalene, czyli jest to 2% retinoid w skwalanie, czyli w takim olejku nawilżającym. Tłusta formuła, ponieważ jest to olejek bardzo nawilżający, bardzo nawadniający. Jeśli chodzi o moją wiedzę na temat retinolu, retinoidów, to jest taka powierzchowna. Z tego, co kojarzę, to retinoidy, tak się mówi po polsku, są pochodną retinolu, czyli taką słabszą wersją, co jest bardzo dobre, kiedy zaczynacie swoją przygodę z retinolem właśnie. Jest to słabszy składnik, więc nie wywoła takiego podrażnienia na skórze. Ja przez cały poprzedni rok stosowałam retinol od firmy Dermalogical. Oni mieli taką kurację na noc z 0,5% retinolem. I chciałam się przerzucić na retinol od The Ordinary, skontaktowałam się z firmą. Oni tam na stronie mają taką opcję, że możecie porozmawiać z tak zwaną The Ordinary Monkey. Jest to taki czat. Napisałam do nich, powiedziałam, czego używałam, od czego powinnam zacząć i oni mi zaproponowali, żebym właśnie zaczęła od tego retinoidu 2% w skwalanie. I ja to nakładałam na siebie przez 3-4 miesiące na noc. 2-3 kropelki na twarz, dekolt i powiem Wam, że nie widziałam absolutnie żadnej różnicy, żadnej reakcji, ani nie było żadnego podrażnienia, ani też nie zauważyłam, żeby ta moja skóra w jakikolwiek sposób reagowała na ten kosmetyk. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o retinol, to trzeba poczekać na efekty. Trzeba czasami nawet i 6 miesięcy, żeby zauważyć jakąkolwiek różnicę. W każdym razie ja zauważyłam, że chyba jest za słaby ten tutaj kosmetyczek dla mnie i zamówiłam sobie i używam od jakiegoś miesiąca czy dwóch retinol 0,5%. Czyli przeskoczyłam na ten wyższy poziom i tu już widzę różnicę. Rzeczywiście ta moja cera jest taka jędrniejsza, taka gładsza. Jest to dla osób trzecich, podejrzewam, że tutaj nie ma żadnej różnicy. Mój mąż gwarantuję Wam, że nie widzi. Natomiast ja widzę, tak jak tutaj się nic nie działo, tak ten 0,5% retinol już coś tam dla mnie robi, już się zaczął jakiś proces, więc myślę po prostu, że tutaj jest za słaby ten kosmetyk dla mnie. Ja go oddam mojej mamusi, bratowej, komukolwiek, kto będzie chętny. I nie chcę absolutnie powiedzieć, że ten kosmetyk jest zły. On po prostu nie sprawdził się u mnie. Jednak ten 0,5% retinol to jest coś, czego ja potrzebowałam. Natomiast za słaby dla mnie. Coś z pielęgnacji japońskiej, jest to Hada Labo 3D Lifting Mask. Jest to maseczka ujędrniająca. Maseczka na noc w bardzo żelowej formule. Ona jest taką prawie, że zastygniętą galaretką. Bardzo gęstą. Jest wyposażona w coś, co nazywa się Memory Shape, czyli formuje ona liftingującą siateczkę 3D na Waszej twarzy. Zawiera oczywiście kwas hialuronowy oraz resveratrol, składnik, który ja bardzo lubię, jest to bardzo silny antyoksydant. No i ta maseczka ma Wam wypełniać wszelkiego rodzaju zmarszczki oraz wygładzać. I teraz tak, oprócz tego, że nakładanie jej na twarz jest bardzo przyjemną czynnością, jest bardzo fajnym doświadczeniem, tak reszta to nie zauważyłam, żeby ona robiła cokolwiek. Nawet to nawilżenie, ten kwas hialuronowy tutaj, ja nie zauważyłam, żebym się budziła rano i żeby ta twarz była taka no nawilżona po prostu. To nie jest taka Laneige Water Sleeping Mask, ani nawet maska na noc od Neutrogeny. Nie, nie, nie. Tutaj nie widzę tego. Nie widzę ujędrnienia, nie widzę tego liftingu. Jest taka różowa, wydaje mi się, maska, no niby w płachcie, ona jest taka różowa w Sephorze dostępna chyba od Dr. Jart, mi się wydaje. Trochę taka baby face. I rzeczywiście jak ją nakładacie i zdejmujecie, no to ta cera jest taka, skóra jest taka nie tyle, że naciągnięta, bo to nie jest taki efekt, jak macie przy wysuszeniu skóry, że ona jest taka ściągnięta. Nie, ona jest taka rzeczywiście, wszystko jest napięte, ujędrnione, rzeczywiście
taki kop. Tutaj tego nie ma. Tu oprócz tego, że budzicie się rano i macie na twarzy taki dziwny, tłusty film, który można porównać do takiej zastygniętej już galarety właśnie, to po zmyciu tego z twarzy tak naprawdę nie widać nic. I tak ja wiem, że to jest ujędrnienie, więc próbowałam kilka razy przez kilka tygodni. Ta maseczka jest bardzo wydajna, tutaj nie widać, że ja cokolwiek zużyłam. Ale kochani, nic, nie zauważyłam. Oprócz tego irytującego filmu nie dzieje się kompletnie nic. Jak dla mnie to bubelek. No u mnie nie działa. Coś do ust, jest to peeling do ust, cukrowy, taki różowy. Fantastycznie pachnący, od firmy Evry Sugar Lips peeling cukrowy do ust. Ja w ogóle, przyznaję, nie przepadam za peelingami w takiej formie. Ja jednak wolę formę pomadki, ale skusiłam się już nawet, nie pamiętam dlaczego, ponieważ kupiłam go dobre pół roku temu. Chyba kolejny zapychacz koszyka, tak, na darmową dostawę. W każdym razie, kochani, ganianie drobinek po ustach i nawet jak już Wam się uda je tutaj tak w miejscu zorganizować i zetrzeć, to starcie tego naskórka jest takie niezadowalające. No bez szału, bez szału. Krótko i na temat, są lepsze peelingi, o których już mówiłam wcześniej, to jest takie sobie. Ostatnia rzecz na dzisiaj, jest to olejek do ciała odżywczy, karaibski, od Bielendy. Coconut Body Oil. Pachnie... Po prostu zamykacie oczy, jesteście na Karaibach. Nigdy nie byłam, ale jeśli mam sobie wyobrazić zapach karaibskich wysp, to dla mnie one pachną kokosem. Po prostu dopływacie do brzegu, cumujecie statek i kokos wszędzie, w powietrzu. Ja wiem, że tak jest, ale umówmy się, że tak właśnie jest. W mojej wyobraźni tak to wygląda. Olejek w formie sprayu, spryskujecie sobie rączkę i rozsmarowujecie go. I on pachnie pięknie, rozsmarowuje się pięknie. I tak jak ten olejek do włosów leży na wierzchu, w tym wypadku na moim ciele i nie robi nic. Oprócz tego, że jesteście tłuści i pachniecie pięknie, bo to pachnie bosko, to tak naprawdę ani tego nawilżenia, ani odżywienia no nie widzę. No. Kiedy wychodzę spod prysznica i nakładam sobie ten olejek na siebie i nałożę go tak na bogato, to powiem Wam, że oprócz tego, że muszę długo poczekać, zanim wcisnę się w piżamę, no bo jednak jest to olejek, to budzę się rano i ta skóra jest tak, jakbym nie nałożyła niczego. No w ogóle nie widać, żeby on cokolwiek robił. Doznanie dla zmysłów. Natłuszczacie sobie troszeczkę tą skórę, ona się odrobinkę świeci takim zdrowym blaskiem, to fajnie wygląda. Oczywiście fajnie pachnie, więc doznanie dla nosa. Natomiast jeśli chodzi o odżywienie skóry i nawilżenie, to ja tutaj nie widzę, żeby tutaj się cokolwiek działo. Po prostu tego nie ma. Więc jak dla mnie taka rzecz... No nie dla mnie, nie dla mnie. Ja jednak oczekuję, że jak nałożę na siebie coś, to coś tam to dla mnie zrobi. Nie tylko będzie ładnie pachnieć i ładnie wyglądać. Od tego mam make-up. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam bardzo dzisiaj powiedzieć, przed którą chciałam Was ostrzec, ale nie mam już opakowania przy sobie, ponieważ zużyłam tej rzeczy troszeczkę i dałam mojej bratowej, żeby sprawdziła, a może u niej zadziała i z tego co wiem, to nie zadziałał. Kosmetyk, zdjęcie Wam rzucę gdzieś tutaj na górze. Jest to maseczka oczyszczająca od firmy AA z kwasem azelainowym. Jest to taka maseczka w tubce, glinkowa, ja na nie mówię błotne, po prostu to wygląda jak czarne błoto. Nakładacie ją na twarz, ona zastyga, zmywacie ją. Maseczka, która w moim przypadku nie robiła nic. Nie oczyszczała i oprócz tego jeszcze zapychała mi moje pory. Więc generalnie była odwrotność tego wszystkiego, co ona miała dla mnie zrobić. Zmywałam ją z twarzy, te moje pory były w takim samym stanie jak przed nałożeniem maseczki, a oprócz tego jeszcze widziałam, że zaczynają mi wyskakiwać takie, wiecie, białe, nieciekawe. Nie, jeszcze raz nie. No, ta maseczka kompletnie u mnie nie zadziałała i z tego, co dowiedziałam się od mojej bratowej, ona też była niezadowolona. Chyba nie miała takiej reakcji typu zapychanie pory, ale rzeczywiście zmywała ją i absolutnie nie widziała żadnego oczyszczenia. Więc maseczka oczyszczająca, która nie oczyszcza, a jeszcze może Wam zaszkodzić. Czad. Okej, kochani, teraz oczywiście ślizgają mi się ręce, więc muszę pilnować, żeby nie upuścić mojego ukochanego kubka.
To wszystko na dzisiaj. To było kilka takich moich rzeczy do pielęgnacji, które się kompletnie u mnie nie sprawdziły albo mi się nie spodobały. No generalnie są takie. My widzimy się z powrotem w niedzielę i wtedy porozmawiamy sobie, a myślę, że zrobimy sobie po prostu chat make-up nowymi rzeczami i z drogerii, i z Sephory. To co? Do zobaczenia w niedzielę. Na razie.